Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 6 najważniejszych ćwiczeń na dolne partie mięśniowe. Pamiętajcie, aby nie opuszczać ich w cyklu tygodniowym. Mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu całej sylwetki, nie tylko dolnych partii mięśniowych. Pierwsze ćwiczenie, wstępowanie na ławkę z hantlami. Zacznijcie od 20% masy ciała, dojdźcie do 80%. W kolejnym ćwiczeniu martwy ciąg. Pamiętajcie o tym, aby utrzymać proste plecy, zaangażowany brzuch oraz kolana w linii stóp. Zacznijcie od 30% masy ciała, dojdźcie do 90%. A teraz przysiad. Pamiętajcie o ugięciu kolan do 90 stopni, utrzymaniu ich w linii stóp i zaangażowaniu mięśni brzucha, aby zabezpieczyć Wasze plecy. W kolejnym ćwiczeniu w wykrokach stacjonarnych pamiętajcie o tym, aby nie obciążać przedniej nogi. Ciężar ciała ma być równomiernie rozłożony na dwie nogi. W kolejnym ćwiczeniu, w martwym ciągu na prostych nogach, pamiętajcie o zadartej głowie do góry, utrzymaniu prostych pleców, szczególnie dolnego odcinka. Zaangażujecie w tym ćwiczeniu przede wszystkim tył uda i dolny odcinek pleców. Ostatnie ćwiczenie w treningu na dolne partie mięśniowe, czyli ćwiczenie łydek w siadzie. Jeśli nie macie w swojej siłowni takiej maszyny, wykorzystajcie ławeczkę, ustawcie stopy na podwyższeniu i dociążcie swoje uda ekstra talerzami. To wszystkie ćwiczenia w tym treningu. Rekomenduję Wam połączyć trening mięśni nóg i dolnych partii mięśniowych z ćwiczeniami na brzuch.